aktualnie kierownik marketingu. Pracę w Tube się zacząłem w 2010 roku. Poniedziałek będzie 23 lata, jak pracuję w Tube się. Jak mam przyjdzie? Tak, tak, tak. Maluję, rysuję. Lubię chodzić po górach. Zmieniam się w woja z X wieku. Podejściem bardzo pro ludzie, pro pracownicy. Jak widzę uśmiechniętego klienta, to jestem zadowolony. Tubes International powstał w 1993 roku, założony jest przez Norwega. Firma ma profil przemysłowy, węże złącza dla przemysłu. Obecnie mamy ponad 25 oddziałów i ciągle się rozwijamy. Zatrudniamy ponad 400 osób. Nasze usługi, nasze produkty są na najwyższym poziomie i jesteśmy dla naszych klientów. Ci klienci przede wszystkim nas potrzebują i myślę, że ta potrzeba będzie zawsze. Sprzedajemy dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, wydobywczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kurde, no można by było mnożyć, bo wszędzie. Węże są wszędzie. Tube się najbardziej sobie cenię atmosferę rodzinną i taką atmosferę współpracy między ludźmi, między działami. Tą naszą atmosferę tubesową, taką jak w filmie sensacyjnym, która trzyma w napięciu, ale to jest takie napięcie pozytywne, tak? Że za chwilę coś się wydarzy, jakaś ciekawa akcja. Mimo, że jesteśmy bardzo dużą firmą, to można zauważyć bardzo dobrą atmosferę. Nie ma u nas wyścigu tak zwanych szczurów. Raczej staramy się wspierać siebie nawzajem. My się sami nazywamy tubesiakami. Bo na pewno fajny, zgrany zespół. I myślę, że w wielu oddziałach to tak działa. Osoby bardzo otwarte, bardzo szczere i bardzo dzielące się swoim doświadczeniem. Co nas wyróżnia? Moim zdaniem możliwość rozwoju zawodowego. Są u nas pracownicy, którzy swoją ścieżkę kariery zaczynali od asystenta handlowego, a dzisiaj mają pod sobą oddział czy nawet oddziały. Są też tacy pracownicy, którzy zaczynali swoją pracę na magazynie, a dzisiaj pełnią funkcję zastępcy dyrektora technicznego. Stabilność na pewno. Bezpieczeństwo. I ciekawość tej pracy, ponieważ od 12 lat jak pracuję, to codziennie zdarzają się tematy, które wcześniej się nie pojawiły. Praca w Tubesie tak, sprawia satysfakcję, gdy przykładowo, gdy jest jakiś temat, który rzeczywiście drąży się już jakiś dłuższy czas, jeździ się do klienta, dobiera mu się konkretne rozwiązanie do takiej już troszeczkę bardziej wymagającej aplikacji i klient rzeczywiście zamówi, wtedy ta satysfakcja rzeczywiście przychodzi. Tak, z pracownika magazynowego w tej chwili po 23 latach zastępca dyrektora technicznego na pewno komfort życia mi się tutaj poprawił, nie da się ukryć. Czuję się bardziej stabilny, tak? Uwielbiam to, że nie muszę codziennie wykonywać tych samych monotonnych obowiązków, że codziennie praktycznie stykam się z innymi wyzwaniami. Lubię to, co robię, znam się na tym. Tube zdało mi to poczucie stabilności, duża, stabilna firma. No i tak nie patrzę już z jakąś obawą w przyszłość, raczej taki spokój z tym było. Swoim pracownikom oferujemy kursy językowe, pakiety medyczne, pakiety sportowe, dodatkowe ubezpieczenia emerytalne i inwestycyjne. A oprócz standardowego wynagrodzenia oferujemy swoim pracownikom premię. Oczekujemy od niej przede wszystkim kreatywności, zaangażowania. Musi mieć dystans do siebie. Musi być osobą zdecydowanie nastawioną na pracę w zespole. To nie może być osoba o wybujałym ego. Na pewno ktoś komunikatywny, na pewno otwarty na kontakty z ludźmi, pomysłowy, kreatywny. Dobre chęci, chęć do nauki, otwarty umysł i to dobry humor. Nie ma co się zastanawiać, czy wysyłać CV do Tubesa. Tutaj trzeba przyjść i zobaczyć, kim jesteśmy, jak pracujemy, w jaki sposób tworzymy atmosferę i w którą stronę się rozwijamy. Tutaj nie ma się co zastanawiać. Wystarczy spojrzeć na naszą historię, zobaczyć to, że Tubes nie przejada pieniędzy, tylko rozwija. Rozwija siebie, rozwija ludzi, rozwija swoje zasięgi. Tutaj nie ma się co zastanawiać. Tutaj trzeba przyjść i spróbować. Na pewno będzie jedna z większych przygód naszego życia.